Halo, halo, to znowu ja, to znowu ja. Zakręcona saja. Zakręcona saja. Słuchajcie, coś wam powiem. Wiecie, jak to jest z nami ludźmi? Mamy wpojone od dzieciństwa, że my musimy ciężko pracować na wszystko, że bez pracy nie ma kołaczy, że na wszystko trzeba zapracować, że jak nie będziesz ciężko pracować, to nic nie masz. A to gówno prawda. A wiecie dlaczego? Bo wszystko to, co najprostsze, najłatwiejsze i najlepsze, to jest to, że nawet jak wam o tym powiem, to i tak będziecie, wasze mózgi, wasz umysł będzie mówił, że no ale to nie może tak być, że takie proste i może cokolwiek przynieść. Hello, hello, Saja, co ty gadasz, to jest niemożliwe. A ja wam mówię, że to jest możliwe, że możliwe jest to, że siedzisz sobie, wyczujesz akcję, swoje myśli, to jak się czujesz i powiesz na przykład: gdyby mój facet mnie kochał, to teraz by przyszedł i pomasowałby mnie po moim chorym ramieniu. Dlaczego tak mówię? Bo akurat mam chore ramię. No, bo się przewróciłam na motorze. Ale nie, nie jak jechałam, tylko jak stałam. Ale dobra, już tego nie komentujcie, ok? Ja już wystarczająco dostałam, ok? Wiecie, bo wiadomo, ci, co jeżdżą na motorze, to rozumieją, że jak się jedzie na motorze i się wypierdzielisz, to cię żałują. Ale jak siedzisz na motorze i się wypierdzielisz, to cię nikt nie żałuje i wszyscy tylko mówią: ma motor w porządku? Rozumiecie? Także spokojnie, już się proszę ze mnie nie śmiać, ok? No stało się tak, po prostu czekałam, aż się drzwi otworzą, się tutaj tentegowałam na motorku, no i się wypierdzieliłam, tak? No, także już jest 8 tygodni, ramię dalej boli. Także nie, nie jeżdżę na razie na motorze, ale w każdym bądź razie, no i tak sobie myślisz, tak, no jakby mój facet mnie kochał, to on by tak przyszedł, teraz mnie tak pomasował. 5 minut później mój facet w trakcie przerwy nagle zagląda do domu, żeby sprawdzić, jak się czuje. Wchodzi na łóżko i zaczyna mnie masować w tym właśnie miejscu, w którym powiedziałam. Ja tak działa. Zawsze działa. Rozumiecie? Gdzie jest magia? Magia jest wtedy, że musicie dokładnie wiedzieć, jak się czujecie. Musicie wypowiadać intencje z całą świadomością i ze swojego serduszka kochanego tutaj i wtedy to działa. Co myślę tak. Ja już się na tym znam. Leżymy sobie w łóżku. Ja zamykam oczy i mówię tak: gdyby mój facet mnie kochał, to teraz w tym momencie zacząłby mnie tak fajnie pieścić tutaj po ręku. Tak mnie pieścił i tu po nóżce mnie tak jeszcze pop, tu. Mija parę minut, a mój facet zaczyna nagle misiać mnie po rączce, po nóżce. Tak, tak, to jest takie proste. I to jest taki bardzo łatwy przykład, rozumiecie? Bo to, że ja mam miejsce na parkingu, gdzie nikt nie ma miejsca na parkingu, bo moje auto musi stać na ulicy, tak? Bo ja mieszkam w Walii, więc jak ktoś mieszka w Anglii, to wie, jak to jest na tych małych uliczkach, więc ja akurat muszę mieć auto na ulicy i nikt z moich sąsiadów nigdy nie ma miejsca, a ja, nieważne, czy ja przyjadę w nocy o 12, czy ja przyjadę w południe o 12, czy ja przyjadę o 2, czy o 5, czy o 14, czy o którejkolwiek, ja zanim wjadę, minuta niecała przed, ja mówię tak, dla mnie zawsze jest miejsce. Zawsze. I zgadnijcie, zawsze jest. Dzisiaj na przykład pojechaliśmy do Primarka, do Llanelli. I dzisiaj jest ten jakiś tam piątek, ten taki Wielki Piątek. O, dzisiaj jest Wielki Piątek. Więc dzisiaj w Anglii jest ten God Friday. I nie ma miejsc. Nie ma totalnie miejsc w ogóle. Wszyscy czekają w kolejkach, tam aut jest tyle, że szok. A ja mówię do mojego faceta: wjedź tutaj, bo tu będzie dla nas miejsce. Tu w tą alejkę, tu będzie dla nas miejsce. No i nie zgadniecie. Było.
Oczywiście, że było, bo to jest proste, rozumiecie? Wszystko jest proste, jak wy zajarzycie, jak to robicie. To jest bardzo proste, tylko musicie tą intencję mówić ze serduszka, uwierzyć w to i wszystko wychodzi. Wszystko. Nieważne, czego sobie zażyczycie. Ja w moje urodziny, które miałam parę dni temu, powiedziałam sobie, a dzisiaj to sobie tam zgarnę 50 funtów, zapuszczę numery totolotka i sobie zgarnę 50 funtów, bo je potrzebuję. Rozumiecie, nie? No i trafiłam trójkę i zgarnęłam 50 funtów, no. Rozumiecie? To jest na tej zasadzie. Ty w to wierzysz. Tu. Tu wierzysz, tu wysyłasz intencje. Czekajcie. Idzie intencja, idzie. O, przeszła. I dzieją się cuda, bo to jest proste, rozumiecie? To jest proste, wszystko jest proste, tylko musicie w to uwierzyć. Nie musicie ciężko pracować, nie musicie nic robić. Znaczy, musicie coś robić, musicie myśleć, to przede wszystkim. Ale chodzi mi o to, że wszystko, czego chcecie, czy chcecie mieć wymarzoną pracę, bo każdy z nas coś robi, tak? Ja na przykład uleczam ludzi, maluję piękne obrazy i to jest to, co mnie uszczęśliwia. I ja sobie wymarzyłam, że ja chcę to robić i to robię. Chciałam jeździć ciężarówką, to jeździłam ciężarówką, rozumiecie? Chciałam jeździć na motorze i jeżdżę na motorze. Rozumiecie? I ja w to uwierzyłam. I choć cholernie się bałam, ale uwierzyłam, że to będę robić i ja to robię. Chciałam jeździć ciężarówką, chociaż potwornie się bałam wielkich aut. Powiedziałam, że będę, no i jeszcze, bo w to uwierzyłam i to zrobiłam i jeszcze. I jeździłam. A teraz maluję, tworzę, kreuję, to chcę robić i robię, rozumiecie? No. I tak nie mogę długo się nagrywać, no bo tu dużych filmików nie można wrzucać, więc no wiecie, rozumiecie, no to może jeszcze kiedyś tam zrobię filmiki, jeszcze wam opowiem, ale wszystko jest proste. Tylko musicie w to uwierzyć, zajarzyć, jak to robicie. I to jest proste, bo wszystko, co jest proste, w tym jest największa magia. Im bardziej prosto, tym bardziej się to dzieje i tym bardziej łatwo przychodzi. No, także pozdrawiam was, kochani. No, miłego wieczorka. Tu. Kocham was bardzo. Mua.